Dzień dobry. Świat na głowie, a w nim Kamil Zieliński. Dzień dobry. Witam cię. Ciekawa jestem, czy nasz świat stanie na głowie po tej rozmowie o psychoefektach. Jesteś psychologiem. Zgadza się. Trenerem biznesu. Tak. Specjalistą, chciałam powiedzieć od manipulacji, specjalistą od obrony przed manipulacją. Zdecydowanie wolę od obrony. Chciałam to troszkę skrócić. Czyli zawodowo zajmujesz się wykorzystywaniem psychologii w praktyce. Tak, kiedyś sobie nawet tak pomyślałem, że jednym z takich właśnie haseł mojej działalności mogłoby być to, że uczę wykorzystania psychologii w życiu i biznesie. No bo rzeczywiście tym się zajmuję i mam takie poczucie, że psychologia jest wszędzie. Właściwie gdziekolwiek spotykamy drugiego człowieka, spotykamy też psychologię. Więc warto o tej psychologii coś wiedzieć, żeby z ludźmi jakoś potrafić żyć. Dlatego napisałeś książkę Psychoefekty, 50 zjawisk psychologicznych, które wpływają na nasze życie. Dobrze. Dla kogo to jest książka? No i to zabrzmi bardzo tak klasycznie, ale to jest naprawdę książka dla każdego. I bardzo chciałbym, żeby możliwie każdy po tę książkę sięgnął. Ze względu na to, że tutaj mamy właśnie te takie najważniejsze zjawiska psychologiczne, które mówią o nas wszystkich. I znowu, wszędzie, gdzie spotykamy człowieka, spotykamy psychologię. Warto o psychologii czegoś się dowiedzieć. Warto dowiedzieć się choćby z tej książki o pewnych zjawiskach psychologicznych, które pokazują, jak my czasem dziwacznie potrafimy funkcjonować. Ale to jest z jednej strony piękne, z drugiej strony wiedząc o tym, że czasem dziwacznie postępujemy, trochę da nam może luzu w postępowaniu, w traktowaniu drugiego człowieka, no i da nam na pewno zrozumienie zarówno siebie, jak i właśnie drugiego człowieka. To już trochę wiem. Znam odpowiedź na pytanie, bo chciałam cię zapytać, skąd pomysł na napisanie tej książki, ale powiedz mi, czy to z obserwacji? Obserwowałeś ludzi i myślałeś sobie, Boże, jak oni nieracjonalnie postępują. No, napiszę im książkę. Może jak przeczytają, to trochę zmienią, żeby nie działali tak schematami. Znaczy, bardzo chciałbym, żeby tak było, że to ja tak postąpiłem i w ogóle zauważyłem to wszystko, ale to nieprawda. Ja tak naprawdę opisałem badania psychologiczne, a całą tę robotę, czyli przeprowadzenie eksperymentów, badań, statystyk, tych wszystkich narzędzi psychologiczno-statystycznych, trudnych, naukowych, zrobili inni ludzie. I piszę o tym w książce zresztą, że wielki hołd dla nich i wielkie ukłony, ponieważ ja miałem łatwiejszą pracę. Ja musiałem to wszystko przeczytać, zrozumieć, przełożyć na ludzki język z tego naukowego, trudnego języka i napisać książkę. Ale oni zrobili to wszystko, co w książce zawarte jest w bibliografii na przykład. Dlatego pod każdym rozdziałem i na końcu książki jest bibliografia. Raz po to, żeby sobie sięgnąć w celu na przykład poszerzenia wiedzy, jeżeli taki rozdział z książki będzie to za mało, ale także po to, żeby oddać trochę hołd właśnie tym osobom, które zrobiły no, kawał roboty naukowej, porządnej. Napisałeś, opisałeś 50 takich psychoefektów. Jest ich więcej? Zdecydowanie więcej i na pewno będzie więcej w przyszłości, bo człowiek się rozwija i na szczęście rozwija się też nauka. Coraz więcej o człowieku wiemy, więc na pewno będzie tak, że za jakiś czas dowiemy się o kolejnych zjawiskach i kolejnych. Już jest ich więcej niż 50. Ja też musiałem się trochę ograniczyć. Może w przyszłości napiszę książkę kolejne 50 zjawisk psychologicznych, nie wiadomo. I książka napisana jest bardzo ciekawie. Każdy rozdział ma taki czteroczęściowy zapis. Mhm. Przeczytałam, że to jest według cyklu Kolba. Tak. Wyjaśnisz? Tak. Daniel Kolb to taki pan, który odkrył to, czy przebadał to, w jaki sposób uczą się ludzie. Wykorzystuje to między innymi w szkoleniach, to znaczy projektując szkolenie, każde porządne szkolenie zwykle oparte jest o cykl Kolba. Polega on na tym, że najpierw zaczynamy od tak zwanej refleksji. Zaczynamy od doświadczenia. Już od doświadczenia, mam tu ściągę. Tak, od doświadczenia. I doświadczenie to jest zazwyczaj pewne przeżycie. Może być przeżycie egzystencjalne, może być informacja o czymś, może być na przykład pokazany jakiś eksperyment, na podstawie którego człowiek czegoś doświadcza. Na przykład doświadcza, sądziłem, że to będzie inaczej. Albo sądziłem, że potrafię to zrobić, a okazuje się, że odniosłem totalną klęskę w tym, że nie umiem.
No i zaczyna się czuć z tym trochę nieswojo. Wtedy właśnie przychodzi refleksja, człowiek się zastanawia, to jak ja właściwie mogłem to zrobić? Pojawia się później wiedza, czyli no, psychologia podpowiada, że możesz zrobić to tak i tak. No i później zastosowanie praktyczne, które u mnie w książce nosi taki podtytuł, co to dla mnie oznacza, czyli dokładnie, jak mogę tę wiedzę naukową wykorzystać w praktyce. Czyli fajnie, że ktoś przeprowadził eksperyment, fajnie, że dostałem o tej informacji, co to dla mnie oznacza? No właśnie oznacza to, że nie wiem, takie i takie zjawisko psychologiczne u ciebie działa tak i tak i możesz sobie w jakiś sposób z niego skorzystać, w jakiś sposób wykorzystać w swoim życiu, żeby na przykład lepiej ci się żyło, lepiej ci się pracowało, lepiej się dogadywało z innymi ludźmi i tym podobne. Więc takie cztery elementy, jeszcze dla pewności, bo żeby nie było, że ta refleksja na samym początku, doświadczenie, refleksja, wiedza. Konceptualizacja, tak. I stosowanie. Później zastosowanie praktyczne, dokładnie. Przyznam szczerze, bije się w pierś, że ja tę książkę w pierwszej chwili czytałam tak, wprowadzenie, pomijałam definicję, pomijałam badania naukowe i szybciutko, co to dla mnie oznacza. Czyli bardziej interesowało cię, jak ty sobie możesz to wykorzystać w praktyce. Okej, tak oczywiście można zrobić. Pełna potem wracałam, jakby dyskutując w głowie z tobą, czy masz rację. I faktycznie jest to udowodnione. Jest to udowodnione, to po części ja mam rację opisując to, ale znowu odniosę się do tych wszystkich ludzi, którzy zrobili ten kawał roboty naukowej. No bo tak, ale musisz sobie zdawać sprawę, że ja czytam twoją książkę i myślę sobie, co ten Kamil pisze? Ale rzeczywiście te dwie środkowe części, które jakby utwierdzają w tym takich niedowiarków jak ja. No ale trochę takich ludzi jest. Jest na pewno i to dlatego też staram się podkreślać zawsze, czy w wywiadach, czy w książce, czy rozmawiając po prostu o tej książce, że jest oparta o evidence-based, czyli o dowody naukowe. To nie są wymysły Kamila Zielińskiego, czyli nie siadłem sobie przed komputerem i nie napisałem książki w stylu wydaje mi się, że wygląda to tak i tak. Niestety takich książek jest dużo na rynku i nie czytajcie ich, ponieważ w 99% bardzo rozmijają się z prawdą. Szukajcie takich książek, które są oparte o dowody naukowe, bo tylko to daje nam realne szanse na to, że będzie nam się to sprawdzać w praktyce. Czyli wtedy, kiedy napisze się ten rozdział, co to dla mnie oznacza, możemy mieć przekonanie, że prawdopodobnie to u mnie zadziała. Mówię prawdopodobnie, bo pamiętajmy też o tym, że psychologia no to nie jest matematyka czy fizyka. To jest nauka probabilistyczna, czyli mówi o tym, że jak się zrobi to i to, to zwiększamy prawdopodobieństwo na przykład wystąpienia jakiegoś zjawiska albo jakiegoś zachowania. Nigdy nie mamy pewności i to też jest piękne. No zobacz, gdybyśmy mieli pewność, to byłby to straszny świat. To znaczy, jakbym wiedział, że zrobię tak i tak i ty się wtedy tak zachowasz, no to byłoby to strasznie dziwne. To nie miałbyś z czego żyć. Też, na pewno, ale nie chciałbym żyć. Bo nie mielibyśmy problemów, ale nie, oczywiście. Powiem, nie dyskutuję z tym przykładem, który jest na okładce z tyłu. To jest przykład z kostkami do gry. I rzeczywiście, jak się mówi, wyrzuć jak największą liczbę oczek, to ja nie wiem, a przynajmniej ja używam bardzo dużej siły, prawda? Bo mi się wydaje, że jak one się potoczą daleko, to będą same szóstki. To, że dmucham, nie wiedzieć dlaczego, dodając szczęścia tym kostkom, ale rzeczywiście, jak się mówi, wyrzuć jak najmniejszą liczbę kostek, to człowiek tak cyzeluje i wyrzuca, a mogą też wypaść same szóstki. Mogą. Ale dobrze, do trudniejszych teraz rzeczy. Okay. Zastanawiałam się tak, które z tych psychoefektów wybrać. Otworzyłam książkę i myślę sobie, miało być tak łatwo i prosto, bo rzeczywiście książki te psychologiczne, które są dostępne, bardzo często napisane są trudnym językiem. I myślę, że człowiek się szybko zniechęca, bo trzeba je czytać ze słownikiem. Jakby to bardzo mocno przyświecało mi, pisząc tę książkę, żebym napisał taką książkę, którą, wiesz, przeczyta praktycznie każdy, zrozumie, a będzie oparta o dowody naukowe. Bo jest dużo książek, które łatwo się czyta, ale o te dowody naukowe nie są oparte. Jest wiele książek, które są oparte bardzo mocno o dowody naukowe i nie da się ich czytać. Nawet ktoś, kto został wykształcony w tej dziedzinie, ma trudności z przeczytaniem, bo jest dużo trudnych słów, dużo odniesień statystycznych, których człowiek po prostu nie rozumie i które aż bolą zęby, kiedy próbuje się to przeczytać. No tak, i odstawia książkę. I mam świetny dowód na to, że tu się udało,
przeczytała tę książkę moja 84-letnia babcia, powiedziała: Kamil, super książka, wszystko zrozumiałam. I to dało mi takie, czyli się chyba udało. I to była najlepsza recenzja, jaką dostałem. To ode mnie dostaniesz identyczną. Bardzo się cieszę. Ja nie lubiłam właśnie książek psychologicznych za to, że ich nie rozumiem. Za to, że wymagają ode mnie nieprawdopodobnego poświęcenia. Nie, no psychologia jest dla ludzi, więc musi być używana w taki sposób, żeby każdy człowiek rozumiał. To zaczynamy od tych psychoefektów. Okay. Otworzyłam na heurystyce dostępności. I powiedzieliśmy o tym, że napisane jest w taki sposób, że jest zrozumiałe i mówisz o heurystyce, czyli słowie, które jest jednak niezrozumiałe. Dostępności, tak? Mm-hmm. Heurystyka dostępności to tylko nazwa, ale mówi o tym, że to, co mamy w pamięci najbliższe, to, co najłatwiej wyciągnąć nam z naszego mózgu, wydaje nam się bardziej prawdopodobne. I możemy sobie na przykład powiedzieć o tym, co jest bardziej niebezpieczne dla człowieka. Czy będzie to rekin, czy będzie to kokos. No i pewnie kokos nie wydaje nam się zbyt prawdopodobny, no bo raczej nie słyszymy o tym, że kokosy masowo zaatakowały ludzi i ileś tam ludzi zginęło i tak dalej. Ale co jakiś czas słyszymy o tym, że gdzieś tam rekin na jakiejś plaży zaatakował, zabił człowieka, drugiego, nie wiem, pogryzł bardzo dotkliwie i tym podobne. No i przez to rekin jest bliższy w naszej pamięci i wydaje nam się bardziej prawdopodobny. Statystyka mówi, że rekiny wcale niechętnie atakują ludzi. Nie są tak niebezpieczne dla człowieka, jak mogłoby się wydawać, bo nie lubią chyba ludzi zbytnio, wolą omijać, nie, jakoś tak często na te plaże nie wpływają. Ale kokosy to zabójcy. Kokosy statystycznie zabijają dosyć dużą grupę ludzi na świecie, spadając z drzew między innymi, czy w większości w ten sposób. Ale zobacz, ile mamy filmów o rekinach. Właśnie miałam mówić szczęki na szczęki, przykład. Szczęki 2, szczęki 3 i pewnie moglibyśmy daleko, daleko wymieniać. Kojarzysz film o kokosach zabójcach? Zabójcze kokosy 7. Nie ma takich filmów. Może ktoś zrobi, ale nie ma. I dlatego w naszej pamięci wydaje nam się, że rekin jest dużo bardziej niebezpieczny, a to kokos jest tutaj tą odpowiedzią. Czyli jeśli ktoś zadaje mi takie pytanie, co jest bardziej zabójcze? Rekin czy kokos? To co ja powinnam się nie dawać ponieść takiej odpowiedzi natychmiastowej? Chyba tak. To znaczy nie dać się ponieść pewnym emocjom, które tutaj nam podpowiadają, że no jasne, że rekin, no to jest oczywiste. Tylko pozwolić sobie na uruchomienie tej racjonalnej części naszego mózgu i zastanowienie się, nie no zaraz, w sumie te rekiny to są rzadko spotykane i one oczywiście są niebezpieczne dla człowieka, bo teraz żeby nie było, że po naszej rozmowie ludzie będą wchodzić unikać do wody kokosów. Tam, gdzie rekina, unikać kokosów. Tylko statystycznie kokosy rzeczywiście zabijają więcej ludzi. Natomiast jakby to zjawisko pokazuje nam, że to, co bardziej dostępne w naszej pamięci, wydaje nam się też bardziej prawdopodobne. I później my, podejmując zupełnie inne decyzje, już pomijając te kokosy i rekiny, postępujemy w bardzo podobny sposób. To znaczy, nie wiem, boję się latać samolotem, a nie boję się jeździć na rowerze. Statystycznie dużo więcej ludzi ginie na rowerze niż latając samolotem, nawet jeżeli użyjemy takich narzędzi, które odejmą nam ten czynnik, że dużo więcej w ogóle ludzi jeździ na rowerze niż lata samolotem. To i tak rower jest bardziej niebezpieczny. Dużo więcej ludzi boi się jednak lotu samolotem niż jazdy na rowerze, bo działają emocje. Człowiek nie jest racjonalny albo jest mało racjonalny, jest dużo bardziej emocjonalny. I to jest okej, tylko trzeba potrafić z tym funkcjonować. Tu trochę instrukcji znajdziemy. To jest dla mnie książka. Są jeszcze dwie różne heurystyki. Ale ja bym chciała, żebyśmy pomówili o heurystyce zakotwiczenia i dostosowania. Ponieważ ty tu dajesz przykład mnożenia. 1 × 2 × 3 × 4, że jest to łatwiejsze dla nas niż mnożenie odwrotności tych liczb, czyli zaczynające od 6 × 5 × 4 × 3 × 2. Ja weszłam raz do pokoju hotelowego i były dwa kody. Kod do telewizora i było 1, 2, 3, 4, 5, 6 i kod do internetu 6, 5, 4, 3, 2, 1. I mówię do mojego męża, no nie mogli dać prostszego tego kodu, a on patrzy na mnie. No, on jest tak samo prosty jak ten kod 1, 2, 3, 4. To prawda. Tylko patrząc na to, człowiek od razu myśli, Boże, no przecież to jest bardzo skomplikowane.
Tak, skąd to się bierze? Zaczyna się od innej strony po prostu i to już nam utrudnia. Oczywiście jak się nad tym zastanowimy, to stwierdzimy, nie no, no prosta sprawa. Ale rzeczywiście jak coś nie jest tak ułożone według tej naszej standardowej kolejności, wybija się trochę z tego schematu, no to trudniej wtedy nam to ogarnąć, zapamiętać i wydaje nam się trudniej. A skąd ta nazwa zakotwiczenia i dostosowania? Bo sama ta heurystyka polega na tym, że jak ktoś nam na przykład podpowie jakąś, załóżmy kwotę, to my się później dostosowujemy do tej kwoty. Ja często podaję ten przykład w negocjacjach. Załóżmy, że idę negocjować z tobą jakąś stawkę. Umówiliśmy się na szkolenie i tak dalej. I wymyślam sobie, że wezmę za to szkolenie, dajmy na to 1000 zł. I chcę tyle wziąć. Ale ty jesteś bardzo dobrym negocjatorem, negocjatorką. I przychodzisz do mnie negocjować i jako pierwsza rzucasz kwotę i mówisz, Kamil, maks co mogę ci dać to jest 500 zł. Nie? Ja oczywiście myślałem o tym swoim 1000, ale w tym momencie jak słyszę od ciebie 500, to zaczynam dopasowywać tę swoją kwotę do tych 500 i mówię, no, wiesz co, nie no, no 500 to nie, trzeba trochę więcej, ale już nie rzucę 1000 albo nie rzucę 1500, tylko rzucę pewnie coś bliżej twojej kwoty wyjściowej. Czyli powiem, nie no tak 700 trzeba by wziąć, ty powiesz, no to spotkajmy się w połowie drogi, 600. To oczywiście najprostszy przykład, ale zobacz, jak bardzo dostosowałem się z tym swoim 1000 do tej twojej wyjściowej kwoty. I jak inaczej byłoby, gdybym to ja rzucił tę pierwszą i powiedział, słuchaj, 1000 zł. Ty byś myślała o 500, ale w głowie by ci się pojawiło, nie no, przesadziłam, jednak będę musiała więcej. No to nie, to Kamil, no 700 mogę dać. Ja bym powiedział, może 800, 900 i gdzieś tam byśmy się dogadali, jak bliżej mojej kwoty. Dostosowanie. Ja bardzo często negocjuję. To dam ci teraz przykład ze swojej strony. Przyjeżdża do mnie Kamil Zieliński i myślę, co robi szkolenie o psychoefektach. To ja muszę mieć na to szkolenie 2000. Zbieram, wynajmuję pomieszczenia, mam 2000. I teraz ty przychodzisz i mówisz mi, no ale ja muszę dostać 1000 zł. To ja ci nie dam wtedy tych 2000. Tak. Bo to też tak działa. Oczywiście. I myślę sobie, to super. No wtedy oznacza to, że ja źle rozpoznałem rynek. To znaczy, że albo moje ceny są niedostosowane do rynku i mógłbym zarabiać więcej, ale o tym nie wiem, albo nie wiem, no popełniłem gdzieś błąd przygotowując się do negocjacji. Szkolę też z negocjacji i zawsze podpowiadam o tym, że te prawdziwe negocjacje są dużo wcześniej niż to spotkanie. Czyli samo przygotowanie do negocjacji, to jest najważniejsze. Już wstępne takie wyczucia są zrobione. Tak, i wiesz, też negocjowanie samemu ze sobą, że na przykład ja sobie w ogóle mogę pozwolić na taką stawkę, bo często ludzie mają też opór, że nie, no nie mogę zaproponować tak dużej wypłaty dla mnie, bo to ja mnie godzien takiej wypłaty. A w pewnym momencie może warto sobie pozwolić na to, że nie, no tyle i więcej, mniej za mniej nie robię na przykład, nie? I okazuje się, że się da. Jest taka śmieszna sytuacja w negocjacjach, jak ktoś sobie przygotowuje się do nich i stwierdza, nie, rzucę kwotę 3000, jak mi dadzą 2, to będę zadowolony, nie? Ale rzucę 3000, żeby było tak na to, żeby miał z czego schodzić. No i spotyka się z kimś, żeby negocjować i mówi, nie zejdę poniżej 3000, więc proponuję 3000. I ktoś mówi, dziękuję. A ta druga strona mówi, okej. I jest wtedy, w sumie dostałem tyle, co chciałem, ale skoro oni w ogóle nie negocjowali, to prawdopodobnie mogłem dostać więcej. I to jest taki dziwny stan, że czyli źle się przygotowałem. Nie? Mogłem dostać więcej zdecydowanie. To jest nauka na przyszłość. Nigdy nie wiemy, nigdy nie wiemy. Zawsze jedna strona czuje się lepiej, a druga trochę, jak w sporcie. Ktoś wygrywa, ktoś przegrywa. Chociaż zawsze też podpowiadam, że takie porządne negocjacje to jest ta sytuacja win-win, o ile to możliwe. Czyli, że jedna i druga strona jest zadowolona. I dlatego w negocjacjach nie zawsze chodzi o to, żeby stworzyć kompromis, bo kompromis to jest często, że ja się godzę tylko na część, ty się godzisz na część i w sumie nie jesteśmy zadowoleni, ale został stworzony kompromis. To jest zdecydowanie lepiej znalezienie jakiegoś porozumienia. Znowu taka bardzo podstawowa wersja, ale pozwolę sobie użyć. Jest taka stara gra negocjacyjna, którą czasem się używa na szkoleniu, chociaż jest już dosyć dobrze znana, więc czasem tylko jako przykład. Mamy 3 zespoły. Te 3 zespoły dostają informację, że muszą wykupić od prowadzącego szkolenie
muszą wynegocjować określone stawki i tak dalej, muszą wykupić cały zapas pomarańczy, które ma ten właściciel takiej farmy pomarańczy, powiedzmy. No i najpierw przygotowują się do tych negocjacji, później się spotykają z tym właścicielem pomarańczy, no i zaczynają z nim negocjować. Każdy zespół ma postawione to, że muszą wziąć 100%, że jak nie wezmą 100%, to przegrywają, czyli zaczynają między sobą bardzo mocno rywalizować. Ale każda z tych grup dostaje także informacje, po co im są te pomarańcze. No ale najpierw trochę olewają tę sprawę, no bo i tak muszę wynegocjować wszystko, więc w sumie muszę ich jakoś zwalczyć i przekonać tę osobę, żeby to mnie sprzedała pomarańcze. A później, no więc ta osoba, która sprzedaje pomarańcze, jest w bardzo dobrej pozycji. No, ile ty dasz, a ile ty dasz, a ile ty, nie? No i sprzedaje temu, kto da najwięcej. Ale czasem może być dla niego jeszcze coś ważne, nie tylko cena. Mhm. Wykorzystanie tych pomarańczy. No właśnie, bo teraz zobacz, że kiedy się spotykają rzeczywiście i zaczynają rozmawiać nie tylko z tą osobą, która sprzedaje pomarańcze, ale zaczynają rozmawiać między sobą, to okazuje się, że jeden ten zespół potrzebuje 100% pomarańczy, ale po to, żeby zrobić z nich sok. Drugi zespół potrzebuje miąższu, a trzeci zespół potrzebuje skórek z pomarańczy tam do wypieków jakiś i tak dalej. I okazuje się, że oni z tej bardzo trudnej pozycji wchodzą na bardzo dobrą pozycję negocjacyjną. A ten człowiek, który chciał sprzedać te pomarańcze i to on był w bardzo dobrej pozycji, tak naprawdę tę pozycję traci. No ale oni się musieli dogadać, musieli zacząć się komunikować, musieli zrozumieć, że najpierw porozumienie, a dopiero później te negocjacje. To na rynku jest trudne. To jest bardzo trudne, tak. To oczywiście taki banalny przykład by się wydawało, ale w rzeczywistości biznesowej to jest dużo bardziej skomplikowane. To teraz pomówmy o efekcie chyba takim, jakby to powiedzieć, najbardziej popełnianym przez nas. Myślę o efekcie halo. No tak, ten efekt popełniamy właściwie, czy występuje właściwie bez przerwy, kiedy tylko poznajemy kogokolwiek nowego. To jest coś, co popularnie jest zwane efektem pierwszego wrażenia, który ma bardzo duży wpływ na nasze wybory. Tu idziemy nieco dalej, bo efekt halo może być albo pozytywny, albo negatywny, czyli albo anielski, albo diabelski. W psychologii w ogóle lubimy sobie tak nazywać ładnie te rzeczy. Więc mamy ten efekt halo anielski, wtedy kiedy ktoś zrobił na nas dobre, pozytywne pierwsze wrażenie i my przypisujemy tej osobie jakieś kolejne pozytywne cechy, dla nas pozytywne, oceniamy dobrze tę osobę, pomimo tego, że wcale tych pozytywnych cech nie pokazała. Załóżmy, punktualność ma dla nas bardzo duże znaczenie i widzimy, że ktoś przyszedł bardzo punktualnie na spotkanie z nami. Więc stwierdzamy, że oprócz tego, że ta osoba jest punktualna, co rzeczywiście pokazała, to pewnie też jest dobrze zorganizowana, inteligentna, podejmuje mądre decyzje i tak dalej, i tak dalej. I zaczynamy tak idealizować trochę tę osobę na podstawie tej jednej cechy, która nam się spodobała. No ale jest też ten diabelski. Wtedy jak się spóźnia ta osoba, czyli pokazuje nam się z tej negatywnej strony, to my też automatycznie, właściwie nasz mózg, nasza psychika automatycznie podpowiada te negatywne cechy, których wcale ta osoba nie pokazała. Czyli spóźniła się, więc jest pewnie niezorganizowana, średnio mądra, średnio podejmuje mądre decyzje i tak dalej, i tak dalej. Niestety ten efekt bardzo długo się utrzymuje. To znaczy my później, poznając lepiej tę osobę, pomimo tego, że ona może nam wysyłać zupełnie sprzeczne komunikaty z tym, co my sobie o niej wymyśliliśmy, a właściwie za sprawą efektu halo zaczęliśmy o niej myśleć, to my i tak będziemy tkwić w tym efekcie przez dłuższy czas. On oczywiście w pewnym momencie się osłabi i się tak trochę obudzimy z tego, że ach, złą opinię sobie wyrobiłem, czy wyrobiłam o tej osobie, że wcale taka nie jest, ale długo będziemy potrafili w jakiś sposób bazować na tym efekcie. O tym wiedzą uczniowie, na przykład, którzy wiedzą, że trzeba się pokazać dobrze w pierwszym miesiącu nauki, a później można na tej opinii sobie płynąć. Studenci też tak robią. Ale jest też tak, ja cię zobaczyłam w internecie i miałam swoje wyobrażenie i się nie pomyliłam. A to się cieszę, albo nie, bo mam nadzieję, że to było pozytywne. Cieszę się, tak, skoro bardzo. Skoro mnie zaprosiliście, to chyba pozytywne. Dobrze, a jak było z tą gotującą się żabą? Z gotującą żabą? To taki drastyczny przykład, ale kiedy gotuje się żabę, to ona zbytnio nie protestuje. To znaczy ona dostosowuje swoje ciało do temperatury powoli zwiększającej się. Gdybyśmy żabę wrzucili od razu to wrzątku,
to szybko wyskakuje z wody, bo, no bo jest wrzątek, wiadomo. Ale kiedy wrzuca się żabę do letniej wody, a później się ją podgrzewa, to ona nie protestuje, tylko właśnie dostosowuje swoje ciało do tej zwiększającej się temperatury. I kiedy jest już za gorąco, kiedy wypadałoby wyskoczyć z tego garnka z gotującą się wodą, ona już nie ma na to siły, bo zużyła całą tę siłę na dostosowywanie się. Teraz... I pytanie z książki właśnie, co to dla nas oznacza? No właśnie, bo teraz pewnie nasi widzowie zastanawiają się, no dobra, ale co mnie jakaś żaba obchodzi? No z nami jest bardzo podobnie, to znaczy dopóki, mówimy tutaj o zmianie, dopóki nie poczujemy takiego faktycznego powodu czy impulsu do zmiany, to my niestety bardzo często dostosowujemy się tak bardzo długo, że później, kiedy już wypadałoby się zmienić albo zmienić na przykład nasze otoczenie, zmienić pracę, to już nie mamy na to siły. Już po prostu nam zabrakło, bo za dużo straciliśmy tej energii na dostosowywanie się. Można by o tych psychoschematach jeszcze mówić i mówić, umówić. Ja tu mam kilka zapisanych, ale powiedz mi, czy znajomość tematu, znajomość tych chociażby 50 psychoschematów sprawi, że będzie nam się lepiej żyło? Co to powinno zmienić w moim życiu? Ja bardzo mocno wierzę w to, że będzie nam się lepiej żyło. Nie chciałbym napisać książki, po której ludzie stwierdzą, no to mi jest gorzej, bo ja chcę, żeby ta książka pomagała ludziom. I tak starałem się ją napisać. To znaczy po to są wszędzie te podrozdziały, co to dla mnie oznacza i wskazówki w tych podrozdziałach, jak ty możesz wykorzystać to zjawisko na swoją korzyść albo do tego, żeby ci się po prostu lepiej żyło z ludźmi. Dobrze, ale czy ktoś, jeśli żyje ponad 50 lat i jest przyzwyczajony do takiej emocjonalności, do pewnych schematów, to myślisz, że jesteś w stanie mnie zmienić? Czy książka jest mnie w stanie zmienić? To znaczy, czy książka jest cię w stanie zmienić? Sama w sobie pewnie nie. Ale kiedy przeczytasz książkę, być może da ci do myślenia. I tu znowu wchodzimy w cykl Kolba. Czyli doświadczasz czegoś, wchodzimy w refleksję. Ta refleksja być może podpowie ci, poszukam czegoś więcej. Poszukam czegoś, może szkolenie, może konsultacje. A może przeczytam jakieś kolejne książki, które będą mnie namawiać do tego, żeby wprowadzić jakieś zmiany. A gdyby takie elementy wprowadzić w szkole, na przykład dzieciom? To jest moje marzenie. Bardzo bym chciał, żeby tak było. I bardzo nam do tego daleko. Mamy kilkoro fajne grono ludzi, którzy potrafiliby to w Polsce zrobić. Myślę tutaj, nie wiem, pierwszy na myśl przychodzi mi jeden z nauczycieli roku w Polsce, wybrany kiedyś, Przemek Staroń. To jest człowiek, który też napisał świetne książki swoją drogą i który bardzo walczy o to, aby zmieniała się polska szkoła. On stworzył taki projekt zamiany polskiej szkoły w Hogwarts, gdzie trochę jak za sprawą Harry'ego Pottera dzieją się fantastyczne rzeczy i robi naprawdę genialne rzeczy, ale wprowadza bardzo dużo psychologii, bardzo dużo praktyki do polskiej szkoły, bardzo dużo metody projektów, budowania relacji po prostu z uczniami. A my cały czas niestety jesteśmy w takim pruskim drillu tak zwanym, to znaczy szkoła to ma być wykład, mamy przyjść, nauczyć się, zdać i tyle. I często jest bardzo mocno niedostosowana do tego, co mamy aktualnie. Czyli brakuje w niej psychologii właśnie, brakuje przedsiębiorczości, brakuje kreatywności. Oczywiście uogólniam, bo są szkoły, które starają się bardzo to robić. Znam też szkole od czasu do czasu nauczycieli. Znam takich nauczycieli, którzy trochę walczą z systemem i mówią, no mnie się to nie opłaca, dostaję nagany i tak dalej, ale mi bardziej zależy na uczniach niż na tych naganach i robią to. Ale to są naprawdę wyjątki. Gdyby wprowadzić psychologię do szkół, tak realnie wprowadzić i zrobić fajny program z nauczania psychologii w szkole, to w przyszłości by nam się lepiej żyło, bo ludzie by się lepiej dogadywali, rozumieliby drugiego człowieka, pojawiłaby się bardziej empatia, inteligencja emocjonalna. A tego nikt nas nie uczy. Ty masz syna. Tak. Może on zostanie ambasadorem takiej nauki u dzieci? Bo jak zamierzasz wprowadzać w jego edukację? No, domowo, wiadomo.
takie elementy? Mój syn na razie ma 1,5 roku. No wiem, bo się pochwaliłeś. Tak, więc jeszcze do szkoły na szczęście trochę. Pochwalę się, że kiedy moja książka jest na półce w pokoju u nas, to mój syn od czasu do czasu idzie do tej półki, pokazuje tę książkę i mówi: tata. Ambasador. Tata napisał, tak. Nie chciałbym robić nic wbrew jego woli. To znaczy, jeżeli będzie chciał kiedyś, to jak najbardziej. Boję się trochę o jego edukację, boję się też o to, że wiesz, ja będę tym trudnym rodzicem dla nauczycieli, jeżeli nic się nie zmieni w systemie edukacji. Dobrze. Bo ja nie będę patrzył chyba na oceny. Znaczy, na pewno nie będę patrzył na oceny jako na takie wymaganie dla mojego syna. Ja będę wolał, żeby był po prostu szczęśliwy, żeby realizował swoje marzenia, żeby uczył się tego, co mu będzie realnie potrzebne. Oceny, spoko, jeżeli będzie mu na nich zależeć, jak najbardziej. Ale to nie jest ten najważniejszy aspekt. Będziesz trudnym partnerem, bo jesteś też wykładowcą, pedagogiem. Wykładasz w Wyższej Szkole Bankowości w Chorzowie. Jestem psychologiem, nie jestem psychologiem. A myślałam o pedagogiem w tym sensie, że uczysz. Okay. Jesteś aktywny w mediach społecznościowych. Masz nawet TikToka. Mam TikToka bardzo słabo używanego ostatnio. A studenci się wyśmiewają z tego TikToka, czy rywalizują z tobą? Bardziej rywalizują, jeśli już. Nie dostałem żadnych informacji wyśmiewających. Bardziej takie: o, Kamil, masz TikToka. To był w ogóle pomysł uczelni, czyli Wyższej Szkoły Bankowej, żeby rzeczywiście coś takiego zrobić. Przyznam szczerze, nie wiem, czy to już jest kwestia wieku, średnio się odnalazłem na TikToku, ale jest to bardzo ciekawe zjawisko w ogóle, bo te króciutkie formy w zupełnie inaczej, inny sposób pokazane, to jest też wyzwanie, żeby w takiej krótkiej formie jednak zawrzeć coś, co będzie na przykład merytoryczne, ale na tyle atrakcyjne, żeby ludzie chcieli to oglądać. To jest Tylko trudne. Niech te formy nie będą jeszcze krótsze, bo to już... Chyba się nawet nie da zrobić. Nie wiem, też tego nie widzę. Ale wiesz, dlaczego zrobiłam taki przydługawy wstęp? Ponieważ przeczytałam u ciebie na Facebooku, nie wiem z jakiego przedmiotu to było zaliczenie, bo nie napisałeś. Mhm. Opowiedz o tym praktycznym zaliczeniu. Nie wiem z jakiego przedmiotu. Ale poszukałaś. Bo za to szapoba. Bardzo dziękuję, bardzo się cieszę. Że nie napisałeś, że nie napisali twoi studenci na zaliczenie testu składającego się z 40 pytań, tylko zrobili tyle dobrego. Tak, jestem mega dumny z moich studentów i zaraz głos mi zacznie drżeć, bo zawsze jak o tym mówię, to czuję się na maksa wzruszony, bo może od początku. Przedmiot, o którym mówimy, to zarządzanie sobą w stresie i trening odporności psychicznej. Trudna nazwa, ale wspaniały przedmiot. Studenci uczą się tam radzić sobie ze stresem, radzić z emocjami i trenują odporność psychiczną. Ta odporność to nie jest taka odporność, jaką sobie wyobrażamy, że studenci, nie wiem, wcielają się w mafiozów, gangsterów czy wojskowych. Ćwiczą po prostu lepsze panowanie nad swoimi emocjami, właśnie nad stresem, nad nawykami itd., itd. Jedną z metod dobrego radzenia sobie ze stresem jest pomaganie innym, bo badania wskazują to, że pomagając innym zwiększamy swoją odporność psychiczną, bo czujemy się z tym dobrze. To znaczy nagle coś takiego dzieje się w naszym mózgu za sprawą tego, że pomogłem, że mózg daje nam dużo różnych impulsów do tego, żeby poczuć się dobrze i zwiększyć odporność zarówno na poziomie psychologicznym, czyli lepiej radzę sobie ze stresem, ale także na poziomie fizjologicznym, czyli lepiej radzę sobie ze stresem tym fizjologicznym, tym napięciem całym i tak dalej. No więc wymyśliłem taki projekt, żeby studenci pomagali innym. Ten projekt wpadł mi do głowy, kiedy przeczytałem w wakacje taką książkę Niewidzialna ręka. Ja tego nie pamiętam. Nie mam prawa tego pamiętać. Ja pamiętam. Pamiętasz? Tak, w poranku. Tak, była taka akcja, gdzie namawiano dzieciaki i młodzież do tego, żeby pomagali innym. Stwierdziłem, w sumie mam do czynienia ze studentami. Dlaczego by czegoś takiego nie zrobić? Poszukałem informacji, że w sumie na tym przedmiocie mam pełne prawo to zrobić, bo mamy podstawę merytoryczną, że pomaganie daje te wszystkie aspekty, które chcemy poprzez ten przedmiot osiągnąć. I teraz zamiast pytać o definicję stresu, rodzaje stresu i tak dalej, stwierdziłem, zróbcie taki projekt, czyli pomagajcie innym.
wybierzcie sobie kogoś, kto potrzebuje pomocy, albo wybierzcie sobie rodzaj takiej pomocy i to zróbcie. Skonsultujcie to ze mną wcześniej, żeby miał nad tym jakieś panowanie. Później zróbcie o tym prezentację, nagrajcie filmik, cokolwiek takiego, żebyśmy mieli dowód na to, że to zrobiliście. Dałem studentom wolną rękę. Oczywiście spotykaliśmy się na zajęciach, trenowaliśmy te wszystkie rzeczy i oni od czasu do czasu przychodzili do mnie, dzwonili albo pisali maila, mówiąc: Kamil, bo jestem ze studentami zawsze po imieniu, Kamil, słuchaj, wymyśliłem coś takiego, czy to się wpisuje w ten projekt? No i jak słuchałem o tym, co oni wymyślali, to zaczęło do mnie docierać, że wow, to będzie coś dużego, to nie będzie taki mały projekt, jak mi się wydawało na początku, tylko to może być coś naprawdę dużego. I później, kiedy spotkaliśmy się zdalnie, no bo są zajęcia zdalne, spotkaliśmy się na zajęciach, gdzie prezentowali te wszystkie pomysły, to przerosło to moje oczekiwania. To znaczy okazało się, że z tego małego projektu, a później takiego już dużego, jakby mi się wydawało, zrobił się naprawdę niesamowity projekt. I studenci zrobili kawał dobrej roboty. To znaczy od rzeczy w stylu moja sąsiadka jest starszą panią, nie odwiedzają jej wnuki, więc no jest trochę samotna i w sumie ma swoje lata, więc pewnie potrzebuje pomocy. Więc poszliśmy do niej w trójkę, trzech studentów. Poszliśmy do niej, porozmawialiśmy z nią, posprzątaliśmy jej mieszkanie, opowiedziała nam o swoich wnukach, o swojej młodości, pokazała nam zdjęcia i mieli skany tych zdjęć, mieli zrobione zdjęcia z tą panią. Ta pani wyraziła zgodę na to. Bardzo się cieszyła. Okna jej umyli. Jeden student mówi: wiesz, Kamil, nigdy w życiu nie myłem okien, a tej pani umyłem okna. Pierwszy raz. Śmiała się ze mnie, że w ogóle tego nie potrafię zrobić, ale się nauczyłem. Wow, nie? Fajnie, że przy okazji nauczył się myć okna, nie? Ale zrobili kawał dobrej roboty. Wyprowadzali psy ze strony. Sam widziałam, że dziewczyny dzieciom pomagały. Tak. W domach dziecka, i zbiórki, nie wiem, zostawianie, to mnie bardzo wzruszyło, zostawianie koców dla osób dotkniętych bezdomnością w miejscach, gdzie zwykle takie osoby przebywają. I dlaczego mnie to tak dotknęło? Bo wymagałem jednak tej prezentacji, to znaczy jakiegoś udowodnienia tego, że to zrobili. No i studenci zrobili zdjęcie tego koca i później zdjęcie, jak tego koca już nie ma. I powiedzieli: Kamil, ale no nie robiliśmy zdjęcia tej osobie, która ten koc zabrała, bo nie chcieliśmy, żeby w jakiś sposób ta osoba czuła się... To się nazywa delikatność i zrozumienie. Dokładnie. I to było dla mnie dużo ważniejsze niż to udowodnienie, że to rzeczywiście zrobili. Jeszcze raz szapoba i pomyśl sobie, żeby każdym roku robić zaliczenie w ten sposób. Zobacz, ile dobra zostało. Tak. I wiem od nich, że na tym się nie kończy, bo część akcji jest jakby kontynuowana. Część akcji wiem, że będzie powielana za rok, już bez zaliczenia. Po prostu chcą to zrobić. Część osób zaangażowała się w to tak mocno, że na przykład rozpoczęli warsztaty i teraz będzie cykl tych warsztatów. Czy to dla osób żyjących w rodzinach alkoholowych, czy dla kobiet jakieś rozwijające warsztaty, czy zbiórki właśnie karmy dla schroniska, albo pieniędzy. Właśnie, bo to też ważny aspekt, bo chciałem powiedzieć, że zbiórka pieniędzy, a to nie do końca tak, ponieważ ja bardzo mocno zaznaczyłem w tym projekcie, że nie wolno przekazywać pieniędzy. Mhm. To znaczy, że nie chcę, żeby to była taka pomoc, że znalazłem kogoś i ja mu dam po prostu nie wiem, stówę i zaliczę projekt. To nie wchodziło w grę i na szczęście studenci totalnie nie poszli w tę stronę. Jesteś również trenerem biznesu, a ponieważ czasy są takie, że co rusz pojawia się jakiś, a to coach osobisty po jakimś kursie, a to coach mentalny, a to jeszcze coach od czegoś. Już można się zgubić w tych coachach i w tym coachowaniu. Z czym można przyjść do ciebie jako trenera biznesu? Do mnie przede wszystkim zgłaszają się firmy, przedsiębiorcy albo osoby, które pracują w biznesie. Spotykamy się głównie po to, żeby trenować pewne umiejętności psychologiczne, kompetencje psychologiczne, komunikację,
obronę przed manipulacją, umiejętność współpracy, integracji zespołu, efektywność osobistą, tego typu elementy. Natomiast ja nie jestem, trochę od tego uciekam, ja nie jestem takim typowym coachem, który spotyka się jeden na jeden. Przynajmniej jeszcze nie jestem, nie mam takich zarówno uprawnień, jak i chęci, żeby to robić, gdzie jeden na jeden rozwijamy jakieś umiejętności, pracujemy coachingowo i tak dalej. Jestem trenerem biznesu, to znaczy raczej szkolę grupy albo szkolę indywidualnie osobę, ale z wybranej umiejętności, jakby przychodzę z gotowymi narzędziami. Dlaczego o tym mówię? Mamy duży wysyp rzeczywiście różnych coachów. I część z nich robi niesamowicie dobrą robotę i bardzo są przydatni. I to pewnie ich klienci potwierdzą. I mamy gro osób, które niestety robią bardzo złą robotę dla całego środowiska, ponieważ nie wiem, zrobią sobie kurs z internetu, który trwa pół godziny i mogą się już nazywać coachem. Albo nawet nie zrobią takiego kursu i też mogą nazywać się coachem. Jest duży problem niestety w Polsce z tym, że nie mamy ustawy, która w jakiś sposób określałaby takie zawody jak coach, takie zawody nawet jak trener biznesu, bo ja jestem po dwóch podyplomówkach z trenerstwa biznesowego i dopiero wtedy tak naprawdę zacząłem nazywać się trenerem biznesu. Jestem też po psychologii, ale jakbym się uparł, to mógłbym totalnie nie robić tych podyplomówek, a też mógłbym nazywać się trenerem biznesu, bo nie ma żadnych uwarunkowań prawnych, które by nam tego zabraniały. I ktoś może powiedzieć, no dobra, ale to tylko biznes. I zgoda, choć biznes wpływa na życie wielu ludzi i często decyduje o tym, jak im się żyje albo czy się żyje. Ale podam taki bardzo skrajny przykład, niestety z tej samej grupy. To znaczy w Polsce niestety jest też tak, że nie ma żadnych uwarunkowań prawnych dotyczących zawodu psychoterapeuty. To znaczy każdy z nas, czy ma kurs, czy nie, czy ma porządną szkołę, czy nie ma, czy przeszedł kurs internetowy, czy w ogóle tego kursu nie przeszedł, czy był w porządnej szkole psychoterapii, może na swoich drzwiach powiesić tabliczkę, swoje imię, nazwisko psychoterapeuta i przyjmować pacjentów. I nikt prawnie nie jest mu w stanie zabronić. Oczywiście organizacje typu PTP będzie tutaj interweniować, będzie się starać coś zrobić i tak dalej, prawdopodobnie, ale prawnie nikt nie jest takiej osobie w stanie zabronić. PTP to jest? Polskie Towarzystwo Psychologiczne. Nie jest albo psychoterapeutyczne, ten sam skrót. Nie jest w stanie tego zabronić. I to jest straszne, bo do tych osób zgłaszają się osoby, które realnie potrzebują pomocy. I mogą tej pomocy w najlepszym wypadku nie otrzymać, w najgorszym otrzymać bardzo złą pomoc. Czyli wiesz, to jest porządny gmeranie w psychice ludzkiej. Niestety mogą narobić takie osoby bardzo dużo szkód. Pół biedy, jeżeli będą to szkody w stylu jakiś dziwny ten człowiek, ja już więcej nie pójdę do psychoterapeuty. To i tak jest straszne, bo ta osoba prawdopodobnie potrzebuje pomocy, a już się obraziła trochę na to środowisko. Gorzej, jeżeli ta osoba uzna, no trochę dziwne metody, ale będę chodzić, bo wtedy może się stać bardzo dużo złych rzeczy. To jest strasznie delikatne, dlatego powinno być w jakiś sposób ustawą uwarunkowane. A daleko od tego jesteśmy niestety. Wrócę jeszcze na zakończenie do twojego Facebooka. Bo na twoim Facebooku napisałeś, halo, czy zna się ktoś na, czy coś w temacie cyberpsychologii? Mhm. Przymierzasz się do napisania książki? Nie. Bo to jest duży teraz kierunek. Tak. Przypomnijmy, co wchodzi w skład cyberpsychologii. No cały internet, tak? Cały internet, całe nowe technologie. Człowiek osadzony w tych nowych technologiach, w całej wirtualnej przestrzeni, gogle VR, rozszerzona rzeczywistość, bazy danych, ogromne bazy danych, media społecznościowe i tak dalej. To wszystko znajduje się właśnie... A to słuchaj, to jak ja cię mam psychologa, to ja chyba zadam teraz takie pytanie w imieniu rodziców, dzieci. Czy psychologia wymyśliła coś? Co można zrobić? Co można powiedzieć? Jak tym dzieciom tłumaczyć? Tłumaczyć, żeby nie używały. Żeby nie używały od rana do wieczora. Wiesz co, z tym internetu. Jest...
problem trochę w postrzeganiu internetu i nowych technologii. Dlaczego? Dlatego, że ty zapewne pamiętasz czasy, kiedy w ogóle internetu i komputerów jako tako nie było. Nie? Ja do tej pory żyję tak. Trochę bez komputera. No właśnie. I do tego zmierzam, że ty, pamiętając te czasy... Ciebie prześwietliłam bez w komputerze. Internetu. No właśnie, ale używasz. Tak. Czyli używasz jako narzędzia i jak ci jest potrzebne, to użyjesz. Jak nie, to sobie żyjesz bez tego. Ja jestem z tego pokolenia, które jeszcze pamięta czasy bez internetu, ale jestem już bardzo mocno w internecie osadzony, dość mocno w internecie żyję, ale jeszcze potrafię oddzielić świat realny, świat wirtualny. Oni już nie widzą tych dwóch światów. To jest jeden świat. Oni nie mówią w realu i w wirtualu, tak jak my sobie fajnie mówimy czasem, czyli w świecie realnym, wirtualnym. To jest jeden świat. I teraz trzeba nauczyć, no, na szczęście uczymy, między innymi na mojej uczelni robimy takie warsztaty dla głównie dla licealistów, ale zdarza się też dla szkół podstawowych, takie warsztaty z używania nowych technologii, z używania ich odpowiedzialnie, bo nie chodzi o to, żeby z nich teraz całkowicie zrezygnować. To jest chyba niemożliwe. To jest niemożliwe. My wszyscy tego używamy i wszyscy lubimy. Oglądam Netflixa, oglądam różne platformy, nie wiem, nie gram w gry, akurat jestem totalnie, nie umiem i jakoś nigdy się nie nauczyłem. To szkoda czasu też. Być może, ale używam na przykład bardzo dużo mediów społecznościowych, bardzo dużo rozmawiam przez internet, utrzymuję kontakty, płacę rachunki, wysyłam dużo maili, utrzymuję dużo rzeczy w internecie ogólnie. I na pewno nie chciałbym z tego zrezygnować. Tylko kwestia umiejętnego używania tego i złapania się czasem na tym, że w sumie to powinienem odpocząć, a patrzenie w telefon to nie jest odpoczynek. I złapania się też na tym, że nie wiem, kiedy ten telefon z internetem trafił w moją rękę. Zobacz, że już zaczyna też to trochę wchodzić w ten świat dorosłych ludzi. Czyli widziałem ostatnio w internecie, swoją drogą, taki mem, który mówił o tym, że pewna restauracja płaci za to, czy w sensie, że mniej się płaci za rachunek, wtedy jeżeli telefony lądują w takiej skrzyneczce, kelner je zabiera, mówi, płacicie 10% mniej za zamówienie, ale nie używacie telefonu, tylko rozmawiacie ze sobą. Wow, super sprawa. Bardzo trudne, bo nagle ludzie się łapią za... A, faktycznie, oddaliśmy ten telefon do tej skrzyneczki. No, ale teraz dziwi. Też wyjazdy takie wakacyjne czy teraz zimowe też są organizowane w taki sposób, że dziecko dostaje telefon na godzinę dziennie. Mhm. Musi uczestniczyć we wszystkim, tak. Co się dzieje, nie siedzieć w pokoju z telefonem. I uważam, że to jest chyle czoła też przed tymi ludźmi. Tylko to nie może być tego samo zabranie telefonu. Tylko trzeba umiejętnie pokazać dzieciakom, że ten świat jest fajny bez tego telefonu. A my sobie myślimy, no zabierzemy telefon i tyle, chwilę potrwa, trochę się będzie wkurzał, a później sobie coś wymyśli. Jasne, nuda się czasem przydaje, ale skoro nauczyliśmy ich używać telefony, to teraz nauczmy ich, że świat bez telefonu też jest możliwy, że może być równie fajny, a nawet fajniejszy, no bo tu mamy jednak pewne ograniczenia. Tutaj ta przestrzeń jest dużo ciekawsza, tylko że my to wiemy, a oni niekoniecznie. Budowanie relacji z nimi, rozmawianie na ten temat, to jest ważne. Bo wtedy jest łatwiej do tego wszystkiego przekonać. A może książkę na ten temat? Nie myślałeś? Ja nie jestem specem. No jak się popełni... Aha, no tak, bo to jest... Nie czuję się specem w tej dziedzinie, są dużo lepsi ode mnie. Mhm. I takie książki powstają i na pewno będą powstawać wciąż. Jest dużo też takich stron internetowych, no bo jak tutaj trafić do dzieci czy młodzieży, która nadużywa internetu? No najlepiej przez internet oczywiście, tak paradoksalnie. Więc jest dużo też stron, które o tym informują i coraz częściej też ich idole internetowi, różni youtuberzy i tak dalej zaczynają wchodzić w takie akcje. No bo znowu, najprościej uderzyć do nich przez osoby dla nich ważne z tego środowiska. Więc influencerzy różnej maści tu są ważni. Kamilu Drogi, już tak na zakończenie. Mam takie pytanie do ciebie. Wiesz, że jest przysłowie szewc bez butów chodzi. Czy ty byłeś kiedyś u psychologa?
Nie, nie byłem nigdy, choć uważam, że gdyby pojawiła u mnie się jakakolwiek potrzeba, żeby do psychologa pójść, nie liczę oczywiście spotkań z moimi znajomymi, bo wiesz, mam środowisko psychologiczne dość mocno, to na pewno bym poszedł. Nie liczę też tych spotkań, które miałem na studiach z psychologami w formie małych superwizji i tak dalej, bo jakby to pomijam. Takie spotkania miałem, bo podczas studiów psychologicznych też przechodziliśmy przez pewne takie etapy pracy nad sobą. Więc jakby u mnie to było w ten sposób załatwione. Natomiast pójście do psychologa, kiedy jest taka potrzeba, jest bardzo, ale to bardzo potrzebne i nie powinno być w ogóle w jakikolwiek sposób stygmatyzowane. Niestety dalej trochę jest i tego staram się, może źle powiedziałem, jest to trochę stygmatyzowane, a w ogóle nie powinno być stygmatyzowane. Ze względu na to, że jak idziemy do lekarza, do ortopedy z bolącą nogą, to mówimy: dzień dobry, boli mnie lewa noga, proszę mi pomóc. Jak boli mnie ząb, to idę do dentysty. A jak coś dzieje się w mojej psychice, to poszukuję wsparcia u specjalisty, czyli idę do psychologa albo psychoterapeuty. Albo psychiatry. Ale też, wiesz, no, pokutuje takie przekonanie, no co mi da ta rozmowa? Co mi da to grzebanie w moim dzieciństwie, w tym, co się działo? Mówią sobie ludzie, doskonale wiem, co się działo. Ja mam problem teraz. Tak, nam się wydaje, że doskonale wiemy, co się działo. I wcale tak być nie musi. To znaczy podczas takiej rozmowy możemy sobie pewne rzeczy uświadamiać. Na tym bardzo często polega terapia. Na zrozumieniu też pewnych rzeczy. Czasem kończy się to na psychoedukacji. Czasem na może jakimś poradnictwie psychologicznym. Czasem człowiek potrzebuje po prostu pogadać, wyrzucić trochę z siebie, bo na przykład nie ma w swoim otoczeniu kogoś, komu mógłby tak po prostu to wszystko zrzucić. No bo jest związany jakimiś innymi relacjami. I bez konsekwencji. Tak, właśnie o to chodzi. Bo wiesz, jak ja się spotkam ze swoją żoną, czy ze swoim jakimś przyjacielem i mu zrzucę pewne swoje problemy, to będzie to jednak w jakiś sposób na tę moją relację rzutować. A z psychoterapeutą, psychologiem czy psychiatrą mam tę pewność, że jest to zawodowa relacja. I zostanie to między nami i nie wpłynie, znaczy wpłynie na relację, ale tą zawodową. Jak słucham, co mówisz, to myślę sobie, że ty jako psycholog właśnie pomagasz nam w budowaniu takiej przestrzeni, w której lepiej się nam żyje. Tak. Jest coś takiego? Jest coś takiego. Tylko to znowu podkreślę, bo co to znaczy lepiej nam się żyje? Trochę. No nie mam już tych problemów. Mhm. Czyli one się jakoś rozpływają. Ciągniemy jakby człowieka z tej normy w stronę rozwoju, w stronę możesz funkcjonować lepiej, może ci być dobrze. O, chyba to miałam na myśli. Aha. O tym mówi nam psychologia pozytywna. To jest, psychologia pozytywna to nie znaczy zawsze ta psychologia taka bardzo uśmiechnięta, tylko ciągnąca człowieka w tę pozytywną stronę. Do uśmiechu. Do uśmiechu, jak jest zadowolony, do lepszego funkcjonowania i tak dalej. Jasne. Ale tu by trzeba było też podejść trochę filozoficznie. Jakby posłuchał nas taki pan, który zajmuje się bardzo mocno filozofią, czyli Tomasz Stawiszyński, to powiedziałby, ale czy to rzeczywiście jest tak, że człowiek musi funkcjonować lepiej? Albo czy to musi być rzeczywiście tak, że człowiekowi musi być dobrze? I z nim też się trzeba zgodzić, bo te trudne momenty w życiu człowieka też są bardzo ważne. One nas uczą i one nadają też w pewnym sensie sens naszemu życiu. I tu polecałem przeżyć. Uświadamiają nam też, że jest lepiej i gorzej. Dokładnie. I jakby życie jest bardzo skomplikowane i bardzo kolorowe. To znaczy ono nie jest czarne albo białe, nie jest dobrze albo źle. Bywa różnie. I najfajniejsza chyba jest akceptacja tego. To w dużej mierze buddyzm nam to podpowiada. Czyli filozofia bardzo, bardzo sprzed wielu, wielu, wielu lat, a psychologia bardzo się z nią ostatnio zgadza, to znaczy ta akceptacja i zaangażowanie w to, co się dzieje aktualnie. Czyli jak mi jest dobrze, to się cieszę z tego, że jest dobrze, ale jednocześnie człowiek ma coś takiego, że okej, teraz mi jest dobrze, ale zaraz pewnie będzie źle i już sobie tym zaprząta głowę. Buddyzm uczy czegoś takiego, żeby tego nie robić. To znaczy ciesz się z tego, że jest dobrze, a jak jest źle, to nie czekaj na to, aż się to źle skończy,
tylko akceptuj to, że jest źle. Wisława Szymborska. Wie pani, bardzo ważne w Polsce. Wisława Szymborska napisała taki wiersz o tym, zła godzina, że musisz minąć i tak dalej. Miniesz, a więc to jest piękne, coś takiego. I to jest taka kwintesencja, że okej, jest źle. Znam ten wiersz, ale sobie też nie mogę przypomnieć. Nie powtórzę. Ale tak się kończy. Ale jak miniesz, a więc to jest piękne. Chyba tak trzeba. Ja już dwa razy ci powiedziałam, że na koniec, ale jeszcze muszę powiedzieć, twoja żona jest trenerką psów. Tak. Ja jestem ambasadorką akcji Nie kupuj, adoptuj. I chciałam cię zapytać, czy psy mogą być takimi dobrymi psychologami dla ludzi? Tak. I ciekawy jestem. Wiem, że mi powiesz, że to żonie powinnam zadać tak, to pytanie. Tak, właśnie tak chciałem powiedzieć. Bo co daje towarzystwo psów? Jestem bardzo ciekawy, ludziom. Co powie moja żona, kiedy wysłucha tego wywiadu. Nie będę jej mówił, zostawimy to w tajemnicy, jak będzie oglądać. Czy psy mogą być dobrymi psychologami? Na pewno tak. No, psy wykorzystywane są, choć nie lubię tego słowa wykorzystywane, ale pracują w terapii. Cała terapia kynologiczna na tym polega, że pies staje się terapeutą, więc z całą pewnością. Powiem o pewnych badaniach. To znaczy badania pokazują, że ludzie, którzy mają psy, są dużo bardziej uspołecznieni, zaraz powiem dlaczego, i dużo szczęśliwsi. Też powiem dlaczego. Zacznijmy od tego, dlaczego szczęśliwsi. Z tego totalnie banalnego względu, to znaczy jak się głaska psa, głaszcze psa, to pojawiają się endorfiny. To znaczy sama ta sierść, dotyk mięciutkiego pieska i tak dalej powoduje taki typowo fizjologiczny wydźwięk u nas i po prostu mózg staje się szczęśliwszy. Ale pies też zmusza nas do tego, żeby wychodzić na spacery, oddychać, używać trochę więcej sportu, przynajmniej tego ruchu, bo musimy z pieskiem wyjść. Piesek skacze, piesek się cieszy, piesek żyje w takim nurcie mindfulness, to znaczy żyje tu i teraz. No, trochę się tego od niego możemy nauczyć. No i wreszcie pies nas uspołecznia. Jak przeprowadzamy się w miejsce, jakieś blokowisko, gdzie nikogo nie znamy, ale mamy psa, to zaraz wszystkich poznamy. Jak nie mamy psa, to długo potrwa, zanim poznamy sąsiadów. Bo wychodząc z psem na spacer, poznamy kogoś, kto też ma psa, zagadamy, a pan gdzie do weterynarza, a był na szkoleniu, czy nie był na szkoleniu, a to rasowy, nie rasowy, a ze schroniska, a z takiego schroniska i tak dalej. Jest o czym gadać. No a jak się idzie bez psa, to tak trochę trudniej, nie? I jeszcze dorzucę do tego jedno. Mnie jak jest tak smutno czasem, albo wydaje mi się, że jest mi smutno, to ja się przeglądam w oczach moich psów i ja tam widzę siebie zawsze kochaną, zawsze piękną, psy nie oceniają. O, tak. I myślę, że to jest taki bezcenne dla mnie. Pies się zawsze widzi jako ideał. Tak. Pies się zawsze cieszy na twój widok. To zabrzmi strasznie, ale skoro już było o mojej żonie, to powiem. Jest taki dowcip, który mówi o tym, kto jest ważniejszy, żona czy pies. I należy zamknąć i żonę, i psa w bagażniku na 2 godziny i później otworzyć ten bagażnik i zobaczyć, kto się będzie bardziej cieszył. Nie powinnam się śmiać. To było straszne, przepraszam. Wiem, że to jest szowinistyczne, totalnie nie. Nie dlatego mówię, nie powinnam. To czyli tak będę udawała, że się śmieję. Okay. To co, kończymy, Kamilu. Bardzo ci dziękuję. Na zakończenie jeszcze dajesz nam moc. Bo ty podkreślasz o tym, że dostajemy moc, ale dostajemy też odpowiedzialność za tę moc. Otóż to, czytając psychoefekty, dowiadujemy się bardzo dużo o człowieku. Dowiadujemy się o tym, jak działamy i dowiadujemy się, jak te zjawiska psychologiczne opisane w książce możemy wykorzystać. I to jest supermoc. Wujek Ben w Spider-Manie powiedział kiedyś, że z wielką mocą, wraz z wielką mocą idzie wielka odpowiedzialność. Więc dając tę książkę ludziom do rąk, liczę na to, że będą tego używać odpowiedzialnie. I mam takie poczucie, że tak rzeczywiście będzie, bo starałem się książkę napisać tak, aby podkreślać wagę etyki. Bo oczywiście każdy kij ma dwa końce. I teraz poznając człowieka i wiedząc, jak człowiek funkcjonuje, niestety możemy użyć to z różnej strony. Wywieranie wpływu, manipulacja, narzędzia te same. Nie?
a wydźwięk zdecydowanie inny. Dziękuję ci bardzo. Wielkie dzięki, to była wielka przyjemność.